Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Siedzę sobie na stoku, dlatego jestem tak krzywo, ten obraz jest. Ale przyszłam do owiec. Ten film będzie o takiej małej, codziennej, obrzydliwej przemocy, której wszyscy doświadczamy bardzo często. I którą niestety większość z nas jeszcze usprawiedliwia, chcąc dobrze, robi bardzo niedobrze. Ktoś był tak miły, udostępnił mój film, o co zresztą was wszystkich proszę i zachęcam, i nie musicie się mnie pytać o zgodę, tak, udostępniajcie filmy, bo to po prostu pomaga. Pomaga mieć zasięgi, utrzymywać fundację. A do ludzi dociera przekaz, który, jeśli nie oglądacie, to przynajmniej większość z was uznaje za wartościowy, więc udostępniajcie. No i udostępnił ktoś. I laska pisze komentarz, że no ogólnie to ja nie budzę jej zaufania, nie chciałaby ze mną pracować. Bo w mojej mimice, w moich gestach, w moim tonie głosu jest tyle agresji, że po prostu nie lubi mnie i już. No spoko. Wiele osób ci powie, że jak rzucasz jakiś przekaz publiczny, no to musisz się z tym liczyć. Tak? No i dlaczego właściwie musisz się z tym liczyć? Ten, kto udostępnił mój film, odpowiedział tej lasce. Ja też odpowiedziałam, bo akurat widziałam to udostępnienie. Ja mówię, ale to jest tylko moja opinia. Jaki tutaj mechanizm zachodzi? Jakaś zupełnie przypadkowa osoba wypowiada się na mój temat w bardzo nieprzyjemny sposób. Przypisuje mi rzeczy, których nie ma. Wyraża moją opinię jako osobie uprawiającej swój zawód, że ona by nie chciała korzystać z moich usług, bo ja jestem taka, taka i taka, że ja nie budzę zaufania, bo jestem taka i taka, że moja mimika jest taka i taka, a mój głos to jest taki i taki, a moje gesty to są takie i takie i wszystko źle. Czyli de facto robi mi czarny PR, sprawia mi przykrość, bo jak ja udostępniam przekazy publicznie, to ja nie mam prawa do uczuć, prawda? Ja muszę się liczyć z tym, że każda przypadkowa osoba może na mnie wylać wiadro pomyj, które w sobie ma. Ale pomyślcie. Jeśli usłyszycie coś takiego w miejscu pracy sobie, od szwagierki na imieninach, na podwórku, od sąsiadki, usłyszysz, że twoja mimika, twoje gesty, twój ton głosu to sprawiają, że ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać. W ogóle nie budzisz mojego zaufania. Dla mnie to ty jesteś osobą agresywną, bo te twoje miny to są takie. To jak się poczujesz? Może tak się poczujesz, jak ty musisz jechać z tyłu autobusu, bo jesteś czarny. A może się poczujesz, jak ty musisz się nabdychać cyklonu B, bo jesteś Żydem? A może poczujesz się, jak ty musisz dostać w zęby, bo jesteś pedałem? A może poczujesz się, jak ty musisz spłonąć na stosie, bo jesteś czarownicą? Co tak naprawdę niesie taki przekaz? Przeszkadzasz mi, nie podobasz mi się. To jest chęć sprawienia przykrości. To jest chęć
powiedzenia komuś, że on ci nie pasuje. Powiedzcie mi, jakie jest uzasadnienie dla powiedzenia komukolwiek, że on ci nie pasuje? Jakie jest uzasadnienie do chodzenia po ulicy i mówienia ludziom, ty wyglądasz tak, że mi nie pasujesz? Jakie jest uzasadnienie do mówienia ludziom w kolejce w sklepie, gdy słyszycie, jak mówią do kasjerki, twój ton głosu sprawia, że cię nie lubię, że ci nie ufam, nie podoba mi się? Jakie jest uzasadnienie do zaczepiania ludzi w pociągu i mówienie, pani to ma taką twarz, że ja nie mam ochoty z panią jechać w jednym przedziale? Nie ma uzasadnienia, prawda? Ale w internecie ono jest. I ono się nazywa, ja mam prawo do swojej opinii. To jest tylko moja opinia, wyrażam tylko swoje zdanie. Pytanie, dlaczego ty wyrażasz takie zdanie? I czy człowiek, wobec którego go wyrażasz, musi je znać? Czy on się ciebie o to pytał? Czy ja się zapytałam tej dziewczyny, czy podoba ci się moja mimika, czy podoba ci się mój ton głosu, czy podoba ci się moja praca oraz moje gesty? Nie, nie pytałam się o to. Więc dlaczego ona uważa, że jest to tak ważne, by mi o tym powiedzieć? Po to, by sprawić mi przykrość. Po to, by wyrzucić z siebie jakiś problem, w który ja trafiam. By zrobić na mnie jakąś projekcję. Ta projekcja jest prosta, ona mi zarzuca agresję. Tymczasem to ona jest osobą, która po prostu wypowiada się źle o ludziach w internecie, tak? Ona jest osobą, która ocenia mnie zawodowo na podstawie tego, co jej się wydaje. Na podstawie tego, że jej się nie podoba sposób, w jaki mówię. Że jej się nie podobają moje miny. Że jej się nie podobają moje gesty. Ja, jak widać tutaj, bardzo agresywna jestem. A czy osoba, która uszczęśliwia świat społeczny takimi wypowiedziami o innych ludziach, niepytana, wypowiedziami, które niczego poza przykrością nie wnoszą. Czy ona nie jest agresywna? Jest. Jest agresywna. Ona chodzi po internecie i szuka ofiary, by ją zranić. I robi projekcję. Mówi, że to ja jestem agresywna. Dlaczego? Dlatego, że widzi we mnie osobę, która jej powie, hola, hola, zły człowieku. Widzę twoją manipulację. Nie zgadzam się na przekraczanie takich granic, jak mówienie ludziom, że mi się nie podobają, bo mówią w jakiś sposób, bo poruszają się w jakiś sposób. Dziewczyna mówi też, że mój przekaz jest agresywny. No mój przekaz jest... to bardzo częste. To bardzo często u sprawców przemocy. Mój przekaz jest zgodny z psychologią, z psychoedukacją, z higieną psychiczną. Mój przekaz to jest przekaz, który uczy, gdzie są granice moje, twoje, których nie należy przekraczać. Gdzie jest krzywda, co jest krzywdą, co jest psychiczną przemocą, co jest właśnie naruszaniem granic, co jest brakiem kultury. Ja reprezentuję rzetelną informację na ten temat. Dostaję od takiej osoby informację zwrotną, że jest to przekaz agresywny. Dlaczego? Dlatego, że mówię, złaź z moich granic. Ja się ciebie nie pytam, czy moje miny ci się podobają. I co więcej, nie tylko się ciebie nie pytam, ale jeszcze ci powiem, że jest to brak kultury, chamstwo, przemoc i agresja. Bo ja dziś sobie z taką informacją zwrotną poradzę. Ale ludzie, z którymi ja pracuję, to są ludzie, których taka informacja niszczy, krzywdzi, boli.
Oni do mnie trafiają dlatego, że mają w swoim otoczeniu takich ludzi jak ty, którym się wydaje, że wolność słowa jest obrzygiwaniem otoczenia społecznego. Nie jest. Co jest dla ciebie najważniejsze? To, żeby wypluć z siebie to, co masz w głowie na każdy temat, czy drugi człowiek? Jeśli masz poszanowanie dla drugiego człowieka, to zachowasz swoje nic nie wnoszące informacje dla siebie. Bo co to wnosi, że ja nie budzę twojego zaufania? Czy tobie się wydaje, że ja zmienię przekaz i zacznę uczyć, jak być ofiarą? A może ci się wydaje, że ja zmienię swoją mimikę, że ja zmienię swoją gestykulację, że ja zmienię swój głos. I nie dość, że to zrobię, to jeszcze to w ogóle będzie miało jakiś sens. A powiedz mi, jaki ma sens? Jaki ma sens dostosowanie się do takich informacji zwrotnych? Jeśli ja dostanę informację, że to, co wytłumaczyłam w filmie, jest nie do końca jasne, bo tu, tu i tu jest niezrozumiałe, to ja mogę poprawić swój przekaz i to czemuś służy. Natomiast epitety, ocenianie mnie, określanie, jaka jestem, mówienie nie lubię, nie pasuje mi, nie podoba mi się, to nie jest konstruktywna krytyka. To nie służy niczemu, niczego nie wnosi. To mówi tylko o tobie. Ja z tego nie mogę nic wyciągnąć. I wiecie, tak zwane prawo do własnej opinii to są perły rzucone przed wieprza. Do prawa do własnej opinii to trzeba dorosnąć, dojrzeć. Prawo do własnej opinii, do własnego zdania, to nie jest prawo rzucania wszystkim, co masz w sobie brudnego. To nie jest prawo do rozładowywania frustracji. To nie jest prawo do sprawiania wszystkim przykrości. To jest prawo do własnej opinii. Nie musisz jej wyrażać. I oprócz prawa do własnego zdania, to jeszcze każdy ma prawo do bycia poszanowanym, do godności, do szacunku, do niebycia pomawianym, a jeśli mówi mi się, że ja zawodowo nie budzę zaufania i ktoś by nie chciał skorzystać z moich usług, bo ja jestem jakaś, to to już ociera się o pomówienie, bo ja taka nie jestem. Tylko ty tak widzisz. I pojawiła się odpowiedź o arbitra, że ta dziewczyna na pewno nie chciała mnie obrazić. Czy na pewno? To jest jedna sprawa. Ale druga, ważniejsza. Czy to, że ona nie wie, co robi, jest usprawiedliwieniem tego, co robi? Gdzie jest granica, przed którą nieznajomość prawa cię usprawiedliwia? Bo ja nie słyszałam o takiej granicy w kwestiach prawa. Czy w kwestiach międzyludzkich, czy w kwestiach higieny psychicznej, czy w kwestiach relacji, czy też w ogóle jakości życia społecznego? Jadzia, przestań! Nieznajomość prawa, czyli zasad, nieznajomość zasad kultury na przykład, nas usprawiedliwia?
bo nie uważam, że powinno tak być. Jeśli ktoś nie wie, że się nie wylewa pomyj swoich wewnętrznych frustracji na postronnych osobach i nie przykrywa się tego obrusikiem prawa do własnego zdania, to powinien się o tym dowiedzieć. Powinien się dowiedzieć, że rani tym ludzi, że robi im krzywdę, że to przez takie właśnie przypisywanie sobie dziwnie rozumianych praw tak ciężko nam się żyje. Bo dlaczego ciężko nam się żyje? Bo człowiek człowiekowi wilkiem, to jest właśnie to. Bo sprawić komuś przykrość to jest tak, żeby sobie poprawić trochę samopoczucie po tym, jak tobie ktoś sprawił przykrość. Był taki mem, gdzie szef się wyżywa na pracowniku, pracownik wraca do domu, wyżywa się na żonie, żona wyżywa się na dziecku, a dziecko wyżywa się na psie. A pies na kocie, czy jakoś tak. Jeśli któreś z tych ogniw nie wie, to nie ma co go usprawiedliwiać. On nie chciał, on nie wiedział. To niech się dowie, niech podejmie odpowiedzialność za to, jak się zachowuje wobec drugiego człowieka. Bo gdzie jest ta granica, za którą już się podejmuje odpowiedzialność? Czy ona jest przy uderzeniu dopiero w twarz? A może dopiero przy wybiciu zębów? Może powinna być jasno i wyraźnie zaznaczana jak najwcześniej. Może powinniśmy się uczyć tego, czym jest kultura wobec drugiego człowieka, czym jest delikatność i wrażliwość na drugiego człowieka. A nie, żeby było miło usprawiedliwiać sprawców drobnej, codziennej przemocy. Co z tego, że wypowiada się o tobie w taki sposób? Ona nie chce. Jak nie chce, to niech tego nie robi. Jeśli nie będziemy stawiać granic osobom, które trochę je przekraczają, to któregoś dnia się okaże, że na naszym terytorium jest ktoś, kto nami pomiata i nas krzywdzi. Jeśli nie będziemy zwracać uwagi i nie zgadzać się na coś takiego w takim codziennym dyskursie, to chamstwo i sprawianie komuś przykrości będzie chlebem powszednim. Wiecie, mówi się o Polsce, Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, mówią, że za granicą jest zupełnie inny klimat. Ludzie są dla siebie milsi. A w Polsce to się usprawiedliwia osoby, które się na kogoś wyrzekały. Nie wolno zwrócić uwagi: hej, nie wypowiada się w ten sposób. Hej, to nie jest uprawnione. Hej, nie zgadzam się, abyś mnie obrażał. To dopiero reakcja jest nazywana agresywną. U nas się broni chamstwa. Dlatego jesteśmy tak nieszczęśliwym krajem. I ta dziewczyna, która w ramach prawa do... O, trzeba ci kopytka przyciąć. Prawa do własnego zdania pisze o mnie brzydkie rzeczy, jest na grupie wsparcia. Czyli sama jest osobą, którą coś boli, którą coś rani, która jest jakoś wrażliwa na coś. A najbardziej jesteśmy wrażliwi na sytuacje społeczne. Tak. Tak.
Więc tym bardziej trzeba zwracać takim osobom uwagę. Chcesz lepszego świata? Chcesz być szczęśliwsza? Zacznij od siebie. Zacznij od tego, że nie będziesz w imię wolności słowa sprawiała ludziom przykrości. A w drugim kroku będziesz mogła zacząć tego oczekiwać od kogokolwiek. Nie brońmy czegoś takiego. Nie brońmy chamstwa, nie brońmy sprawiania komuś przykrości. Nie tłumaczmy tego. Nie usprawiedliwiajmy, że ktoś nie chciał. To nie jest istotne, czy on chciał, czy nie chciał. Jeśli nie chciał, to poinformowany, nauczony, jak mu się wytłumaczy, to może poprawi swoje zachowanie i będzie nam wszystkim trochę lepiej. A może chciał i po zwróceniu uwagi dalej będzie to robił. I wtedy przynajmniej wiadomo, że on naprawdę robi to celowo, bo lubi. Reagujmy. Reagujmy na przemoc. Lepiej na samym początku, gdy ona jest drobna. Bo później może być za późno. Ktoś będzie już tak zdegenerowany, że ciężko już go będzie powstrzymać, że będzie robił gorsze rzeczy. No i też ofiary będą zdegenerowane i świadkowie będą zdegenerowani. No cóż, świadek, który chciał zażegnać sytuację, mówi: nie kłóćcie się. Hej, halo, nie kłóćcie się? Zaraz, ktoś mnie obraził. Nie mam prawa odpowiedzieć? Że sobie nie życzę? Że to jest nieeleganckie? Że to jest nie w porządku? To jest kłótnia? Nie. Ty, świadku, mówisz do mnie: ofiaro, nie rzucaj się, bo u nas się broni sprawców. No i w końcu ofiara może się też przyzwyczaić, że zwracanie uwagi, gdy ktoś przekracza jej granice, jest awanturowaniem się. Stąd ta ogromna skala przemocy w naszym kraju. Tak ogromna skala depresji w naszym kraju. Brak satysfakcji z życia. Bo wolno obrażać, bo wolno sprawiać przykrość, ale nie wolno stawiać granic. Bo grzeczne dziewczynki mówią źle o sobie, prawda? Reaguj. Szybko i wcześnie. Nie czekaj, aż ktoś dostanie faktycznie pięścią w twarz. Mentalność się zmienia pokoleniami. To jest ziarenko do ziarenka, kropla do kropli. Twoją własną mentalność, ofiary zmieniasz przez całe życie. I takie za każdym razem, gdy wyznaczysz granicę, a ktoś ci powie: to jesteś agresywna, bo się sprzeciwiasz przekraczaniu twoich granic, bo się sprzeciwiasz krzywdzeniu cię, zaczynasz mieć wątpliwości i zaczynasz mieć znowu skłonność do bycia ofiarą. I to chyba wszystko. Pokaż, mama, jaki jesteś piękny. Do widzenia.